Słuchaj, witam Was na kolejnym unpackingu. Teraz Wam ostatnio dostałam w karcie społeczność. Troszeczkę się pokomplikowała sprawa z moim kalendarza adwentowego. Musiałam się zdecydować na inny, ale w sumie nie jestem zawiedziona, bo ten kalendarz, który zrobiłam dziś, jest bardzo fajny. Także tak. Widzicie, w ogóle dzisiaj właśnie otwieram kalendarz adwentowy, który do mnie dzisiaj przyszedł. I zaraz zobaczycie, który to jest. I dziękuję wszystkim, którzy chcieli mi pomóc, jeżeli chodzi o ten kalendarz z roku 2018. Ale ta osoba, która mi tam przysłała linka do niego, no to jej odpisałam. Mówię tutaj o Julicie M, która bardzo chciała mi pomóc. Bardzo jej dziękuję, ale tą ofertę, którą mi przysłałaś, po prostu jest za droga. I ja po prostu już kupiłam ten kalendarz, czyli do tego właśnie tak wyszło. Ale ogólnie bardzo Ci dziękuję, że chciałaś mi pomóc. Że taka uwaga. Więc tak, tutaj mamy paragonik. Może już trochę... Nie za dużo widzieć się, więc... Może ja go po prostu postawię, żebyście lepiej widzieli. Tak. Nie wiem, to chyba podniosę kamerkę, żeby było lepiej widać. Także kalendarz, który kupiłam, jest tegoroczny, ale jest to seria Farm World. Także jak widzicie, nie jest to ten z Horse Clubu. Tak jak Wam mówiłam w mojej opinii na temat tego kalendarza z Horse Clubu, mi się on, jego zawartość nie za bardzo mi się podobała, dlatego zdecydowałam się w końcu na ten, bo myślałam o różnych kalendarzach, wiecie, przeglądałam te, które są dostępne, ale w końcu wybrałam ten, ponieważ ma bardzo fajną zawartość i ja zapłaciłam za niego razem z przesyłką 110 zł, a sam kalendarz kosztował prawie stówkę, 99,90. Także znalazłam najtańszą ofertę, jaka była i w sumie jestem zadowolona. I zanim skończę ten film, bo w zasadzie to jest wszystko, to otworzę jeszcze tutaj, zajmę tą osłonkę, bo oczywiście to, co teraz widzieliście, to była tylko osłonka, że tak powiem. Więc teraz tutaj przetnę taśmę i zaraz zobaczymy, jak to, jak wyglądają okienka, jak są rozmieszczone. Więc teraz to zdejmę z tego. Siuda. O, jest. Dobra. Także tak to wygląda. Zawartość oczywiście można zobaczyć już na samym początku. Czyli tak naprawdę trochę słabe jest światło, ale może tak go postawię. Czyli zawartość jest mniej więcej taka, jak widzicie tutaj. O, może jeszcze pokażę z tyłu, jak to wygląda. O, tutaj mamy z tyłu różne zestawy pokazane. Tutaj akurat nie mam pokazanej zawartości, ale tutaj z tyłu możecie sobie zobaczyć, jaka jest zawartość tego kalendarza. Czyli mamy tutaj takie oto zwierzaczki, czyli ten kucyk szetlandzki, osioł taki mały, koza, też mała, świnka, prosiaczek, tutaj taki piesek, kotek, miś, ale to jest chyba raczej coś pluszowego, ale a nie żywy. Wiewiórka, to jest taki chłopiec, który jak widać rusza rękami i nogami, także fajnie. Tutaj mamy też smycz, takie oto ogłowie zielone, puchar, kostka dla psa, jabłka, tutaj mamy taki drążek, jakieś części do przeszkód i jakieś chyba kłody i taką oto przeszkodę chyba dla zwierząt. Tutaj z tyłu też taki oto bałwan do wycięcia i postawienia. No i to jest w zasadzie wszystko. Także taki kalendarz właśnie będę otwierać w tym roku. I tak jak co roku, 1 grudnia zapraszam Was. Pierwszy odcinek z otwierania oczywiście pierwszego okienka z tego kalendarza adwentowego. I przez cały grudzień aż do 24 grudnia, czyli do Wigilii, będę właśnie otwierać ten kalendarz codziennie na kanale.
Także jeżeli ktoś jeszcze nie zna tej serii właśnie z otwierania kalendarza adwentowego, no to tak właśnie informuję, że 1 grudnia zapraszam już Was na pierwszy odcinek i będę oczywiście otwierać po jednym okienku przez cały adwent, tak jak to mam w zwyczaju. Także to jest w zasadzie wszystko. Piszcie, jak Wam się podoba ten kalendarz, czy też będziecie go mieć, bo to jest tegoroczny kalendarz, więc spokojnie możecie go kupić. Więc możecie napisać mi swoje opinie w komentarzach, czy Wam się podoba i czy czekacie na nową serię. Powiem, że zawsze za roku większość osób czeka na to otwieranie, także ja jeszcze nie mogę doczekać, że kończę. Cześć!